Przejdźmy teraz do kolejnych newsów. Mianowicie Pola Sieczko z T5M trafiła na pijanego kierowcę. I przechodzimy do oglądania. Tak, bardzo. Oto wie pan co, ja wysiądę. Jakbym był pijany, to... No to lepiej wtedy nie jechać z taką osobą. Proszę, zatrzymaj się, please. O kurwa, to mocne akurat było. Co kurwa? I co się wydarzyło dalej? No dalej masz jeszcze dalej odnośnik. 2.14. 2.14, więc ona pewnie wyjdzie z auta i coś... Nie, ona pewnie jakiś morał z tego powie, tak? Ja chcę mnie wziąć. Wsiadam, a tam tak, on mi powiedział, że on jedzie kupić wino. Sytuacja, która przydarzyła się mi, może się przydarzyć także tobie. Dlatego jeżeli jesteś świadkiem zachowań, gdzie widzisz nietrzeźwego kierowcę, zadzwoń na policję. Tutaj nie chodzi nie tylko o twoje bezpieczeństwo, ale także bezpieczeństwo innych osób na drodze. Ja podjęłam decyzję, że wysiadam. No i wolałam wysiąść, bo jednak bezpieczeństwo przede wszystkim. Tutaj najwyżej sobie znajdę kolejnego stopa, który mnie zawiezie do centrum Krakowa. Taksi, nie łapiemy. No i teraz pytanie. To czy zadzwoniła na policję? Tak jest. Czy wysiadła i zadbała o siebie i powiedziała to na publice, czy jednak, kurwa, wiesz... Ale czy nie, ty w ogóle tego nie kumam? Przecież to, kurwa, jeżeli ktoś to wyciągnie i na jakimś wywiadzie kiedyś, to przecież, kurwa, to jest chujowe dla niej. No. Tak jakby pytanie... Wiadomo, że nie zadzwoniła. Po pytanie, to czy... wrzucać do tego filmu. Zjebany. To moim zdaniem PR-owy ruch, kurwa, nie wiem, kto tam siedzi na PR-ze. Po chuj to wrzucać do filmu, jeżeli nie dzwoni na policję. Wiesz, o co chodzi? Cringe. Potem, stary, zapytają Wardęga, chłopie, na jakimś... Tak jakby, nie wiem, dla przez mnie... telefon, stary, jak będą mieć jakieś telefony od widzów. I stary, i zadaje pytanie. Wiem, stary, i, jest, chłopie, nie, i wszyscy nie, na czacie będą tego pisać plus jeden, stary, dla dzwoniącego, dlaczego na przykład ona nie zadzwoniła. Jeśli zadzwoniła, no to... Jeśli git zadzwoniła, zajebiście. To dobrze, nie, no bo to faktycznie to wtedy mogła, wiesz, kogoś uratować. Bo to jest takie, wiesz... Tak to obroniła siebie. Chodzi o to, że bez sensu to wrzucać, nie? To można było nie wrzucać no tak, tego już w ogóle. To już ja mówię tylko stricte od kątu produkcyjnego. Ona liczy na wyrok ulicy. Z drugiej strony mogła nie być pewna. Mogła nie być pewna, czy jest naprawdę pijana i nie chciała mu robić problemu, nie? No. Aczkolwiek to, no nie wiem. A może przesadzam.